na islamskiej dzielnicy w naszym mieście. Partia Korwin, jako jedyna partia, mocno sprzeciwia się pomysłom Niemiec, by na terenie Polski zbudować niemieckie obozy koncentracyjne dla islamskich imigrantów. Nie widzimy potrzeby, by trzymać tu na siłę ludzi, którzy tu nie chcą być. Wbrew medialnej propagandzie, Niemcy także nie chcą tych imigrantów, dlatego na siłę próbują wciskać ich swoim sąsiadom. Rafał Ziemkiewicz powiedział, że gdyby imigranci nieśli ze sobą jakieś wartości, to Niemcy nie dzieliłyby się nimi, nie rozrzucaliby ich po całej Europie. Ciężko się z tym nie zgodzić, ponieważ większość tych imigrantów, myślę, że około 89%, to są imigranci socjalni. Czyli ludzie, którzy przyjeżdżają do Europy po to, żeby żyć wygodnie na koszt europejskiego podatnika. To jest wynik absurdalnej polityki prowadzonej, w której wyrzuca się ludzi z kraju, którzy chcą pracować, a zaprasza się zasiłkami ludzi, którzy nie chcą pracować. My takiej polityce mówimy nie. Natomiast partia Korwin jest również za przepływem towarów, swobodnym przepływem towarów ludzi i towarów. W związku z tym nie bronimy nikomu, żeby tu każdy mógł przyjechać i pracować. Natomiast sprzeciwiamy się polityce prowadzonej przez Niemcy, które wciskają nam na siłę ludzi, którzy nie szanują naszego polskiego porządku prawnego i którzy mają do nas tylko i wyłącznie roszczenia. Liczba imigrantów, którą partia Korwin chce przyjąć, to jest liczba zero. I każdy oddany głos na partię Korwin w październiku to jest 10 imigrantów mniej. A teraz oddaję głos naszemu kandydatowi na posła, panu Arturowi Kaparczakowi. Ja tylko tyle dodam, że imigranci, którzy chcą tu, którzy mają tu przyjechać, to oni nie przyjeżdżają z własnej woli. To są, rozumiem, to mają być 12 tysięcy imigrantów, którzy wbrew swojej woli mają być ulokalizowani, mają być zlokalizowani w Polsce. Z tego co wiemy i przypadki już były, że wielu imigrantów po krótkim pobycie w Polsce po prostu uciekało z Polski do Niemiec. Z tego informacji, jakich mamy, ta grupa, która ma przyjechać 12 tysięcy, ma mieszkać w Polsce pod przymusem i jeżeli któreś z tych osób wyjedzie z kraju, to my, z tego co informacje mamy, mają być nałożone kary finansowe na nasz kraj za to, że ci ludzie wyjechali z Polski. Także to po prostu nie ma żadnego sensu i to jest po prostu karygodne. Takie rzeczy nie powinno być. I nasza partia, jako jedyna chyba w Polsce w tej chwili, protestuje przeciwko takiemu stanowi rzeczy. Dziękuję. Proszę Państwa, partia Korwin i Ruch Narodowy, który też mocno przeciwstawia się temu, co się dzieje w Polsce i w naszym regionie, jesteśmy sami w tym momencie. Partia opozycyjna, która dla nas jest oczywista, która udaje opozycję tak naprawdę, dotychczas była za Unią Europejską, notabene podpisała traktat lizboński, także w tym momencie zaczęli grać na to, że tych imigrantów nie chcą. Jednak proszę zwrócić uwagę na dzisiejszą wizytę pana Andrzeja Dudy, który był na Podkarpaciu, odwiedził meczet i już zaczyna rozmowę o tym, że powinniśmy się łączyć kulturowo i powinniśmy się bratać, że nie ma w tym nic złego. Więc naciski są wywierane z każdej strony. Pan Duda już najprawdopodobniej został naciśnięty w odpowiedni sposób i zmienił zdanie. PiS oczywiście cały będzie szedł w tą stronę, bo nie ma wyboru i nie ma wyjścia. Jest jeszcze jedna sprawa, o której media, że tak powiem, mało mówią. Pan Orban, który spotkał się na takim zakulisowym spotkaniu z panem Junckerem, po tym spotkaniu powiedział, że wszystko już jest ustalone, że dokumenty są podpisane. Czyli my tak naprawdę już dawno mamy przyklepane, brzydko mówiąc, nie kilkadziesiąt tysięcy, ale kilkaset tysięcy. I on to napisał, powiedział o tym głośno i jak gdyby nie istnieje debata publiczna w Polsce. Wszystko jest spychane, wszystko jest usuwane, ukrywane. Jedyne co słyszymy w radiu i w telewizji to to, że wśród tych emigrantów jedzie masa lekarzy, pielęgniarek, profesorów, inżynierów. To jest naprawdę bardzo, bardzo płytki blef, na który my się nie nabieramy. My widzimy tych ludzi, widzimy ich w filmikach internetowych. Jest tego cała masa. Oczywiście te filmy bardzo szybko znikają z sieci. To też jest odrębny temat. Ale to są sami mężczyźni, roszczeniowo nastawieni mężczyźni,
chętnie jadą tutaj po pieniądze. I nie widzę tam profesorów, nie widzę tam nauczycieli, nie widzę tam ludzi wykształconych. Widzę tam po prostu ludzi, którzy chcą osiągnąć coś, do czego zostali zmotywowani najprawdopodobniej w swoim kraju i w ten sposób się zachowują. Także to jest bardzo płytka gra na emocjach, którą uprawiają media, posługując się zdjęciami, mającymi bardzo emocjonalny stosunek i mają nas, że tak powiem, do tego nakłonić. Dobrym przykładem jest też Gdańsk, który będzie przyjmował uchodźców. No to jak wiemy, jest to centrum Platformy Obywatelskiej. Gdańsk jest cały obsadzony przez Platformę. Oni mają dać przykład tutaj w regionie, jak to ma wyglądać. Już pojawiły się w sieci doniesienia na temat tego, czy Elbląg jest przygotowany, czy Elbląg też przyjmie, jak to wygląda. Już zaczyna się o tym rozmowa. Także nie ma rozmowy na temat tego, czy Elbląg sobie radzi, jak jest zadłużony. Elbląg sobie nie radzi z własnymi mieszkańcami do końca, co tu mówiąc o imigrantach, prawda? Ale ta debata nie istnieje, jest spychana w ogóle na gdzieś tam pospód. Sprawa marszu, który miał się odbyć, to samo. Zaczynają wypływać takie totalitarne zagrywki rządu, które są po prostu niezwykle widoczne. Nas się usuwa, spycha. Dzisiejsze odebranie głosu panu Wiglerowi w Sejmie, który mówił bardzo mocno o tym, że pan Schulz wypowiedział się w sprawie... Pogroził całej Grupie Wyszehradzkiej, że jeżeli nie zdecydujemy się na przyjęcie imigrantów, możliwe jest rozwiązanie siłowe. I tutaj każdemu z nas powinien zapalić się już alarmowy dzwonek, ponieważ ustawa 1066 o tak zwanej bratniej pomocy nie bez powodu została przyklepana. To jest bardzo kluczowy moment i to może się skończyć naprawdę brzydko. Oni nie mają wyjścia, nie mają ruchu, zaczynają po prostu zachowywać się w zupełnie totalitarny sposób, przesłuchując osoby, spisując osoby, delegalizując marsze, usuwając wpisy w internecie. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje ostatnio na serwisach społecznościowych. To jest coś dziwnego. Od 2 dni są problemy z publikowaniem postów, z promocją danych treści. Są usuwane zdjęcia, są usuwane komentarze. Także to oczywiście Facebook się wypowiada, że to są problemy techniczne z serwerami. Oni w ten sposób to mówią, że jest tam coś nie tak. Ale to jest bardzo dziwne i to też daje do myślenia. Coś się dzieje. Oczywiście my łączymy te kropeczki i wiemy, o co chodzi. Ma to po prostu na celu wywrzeć na nas określoną decyzję, żeby ci imigranci znaleźli się w Polsce, a dobrze wiemy, że to nie będą ludzie, bo nie mamy tutaj złudzeń. To Niemcy, Francja, Anglia weźmie sobie te najbardziej wartościowe osoby stamtąd, właśnie tych tak zwanych profesorów, o których mówią, czy pielęgniarki. My dostaniemy tutaj najgorszy sort, który może być, ponieważ Polska zawsze jest wykorzystywana w ten sposób i będziemy przetrzymywać ludzi wbrew ich woli w obozach, nie za pieniądze unijne, bo już dobrze wiemy, że sami będziemy musieli na to włożyć pieniądze, pod groźbą kary, pod groźbą likwidacji strefy wolnego handlu, Schengen, także grozi się nam najostrzejszymi w ogóle możliwościami, które są na celowniku. Także jeszcze bym mógł dodać jedną rzecz tutaj, jeśli chodzi o te decyzje, które zapadły, bo rozumiem, jak cały obraz ktoś spojrzy z perspektywy, to widać wyraźnie, że decyzje już zapadły. Nie ma już dyskusji na temat, czy to się stanie, tylko po prostu to się stanie na pewno i to jest kwestia po prostu czasu. Nie? I właśnie proszę zwrócić uwagę, że te decyzje nie były podjęte w Warszawie, tak? To były decyzje podjęte w Brukseli czy w Berlinie, a nam po prostu te decyzje przedstawiono, a teraz dzisiejsza wypowiedź pana Schulza znana pokazuje, że postawiono nam pod groźbą. Czyli albo to zaakceptujemy, albo oni użyją siły, jak użyły słów pana Schulza. Także jeżeli to jest po prostu nie do zaakceptowania, tak po prostu nie można w dzisiejszym świecie, to nie jest dyskusja merytoryczna, to nie jest dyskusja polityczna, to jest szantaż i to jest po prostu nie do zaakceptowania dla jakiegokolwiek obywatela Polski, żeby w ten sposób nas traktowano. Ja jeszcze może powiem, że według oficjalnych raportów 70% tych imigrantów to są mężczyźni, wieku poborowym. Gdzie są córki, żony tych uchodźców, tak jak to ładnie nazywają?